Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Batman Arkham Knight. No i zapraszam was na ostateczne zakończenie z tej gry, ale zanim to zrobimy, zmierzymy się z człowiekiem zagadką. To też chciałem wam tutaj bardzo, ale to bardzo pokazać. Okej, mamy towarzystwo. Dobra, tu chyba cały czas będzie mnie zagadywał, więc też za bardzo nie będę go tutaj słuchał. A wy zawsze możecie sobie poczytać napisy, bo są zawsze w tle tutaj ukazane. Powiem wam, że żeby tutaj zmierzyć się z... Kurczę, są czerwoni przeciwnicy, a czerwonych... Aha, dobra. Nie mam pytań. Oczywiście czerwonych rywali atakuje kobieta kot, Batman. Batman sobie z nimi nie poradzi. Okej. Jeszcze jeden. A, czyli jak pokonamy rywali, to... Okej. Wszystko jest już wiadome. Po pokonaniu rywali mamy możliwość znokautowania tutaj człowieka zagadki. Ale chyba tak łatwo nie będzie. Wydaje mi się, że z 4 razy tutaj będzie trzeba podejść do tego, aby móc to w końcu tutaj wykonać. Okej. Oczywiście, jak pamiętacie, bo wam pokazywałem to w moich materiałach, walka z człowiekiem zagadką się już rozpoczęła. Kiedy to próbowaliśmy uwolnić właśnie kobietę kot, to nam troszeczkę oszukiwał. Natomiast dopiero ta ostateczna walka, którą wam teraz pokazuję, jest odblokowana dopiero kiedy wykonacie wszystkie zagadki. Czyli tych zagadek jest 243. To znaczy nie tylko są zagadki, tak? Czasami musimy zdobyć trofeum, czasami musimy jakąś tam misję wykonać. To jest dosyć zróżnicowane. Okej, dobra. Batman chyba, no właśnie, Batman nie będziemy go pokonać, więc musimy to robić kobietą kot. Ona jest tutaj niezbędna. Zaraz zobaczymy, czy 3 razy trzeba będzie do niego podejść, czy 2, czy 4. Chyba 3, bo zobaczcie, jeszcze 1/3 paska nam tutaj została, więc dobra. Nie jest to trudne, myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. Kurczę, te kombinacje w knockoutie podwójnym strasznie mi się podobają. Genialne to jest. Dobra, mamy chyba już większość. Jeszcze jeden. Uwaga, czyżby jakaś zmiana? Nie. Dobra, teraz Batman może go znokautować. No, Batman ma zdecydowanie większą moc tutaj, jak widzicie. Pięknie. No i mamy już ostatniego złoczyńcę tutaj pokonanego, to nam właśnie chodziło. Thanks, Selina, for the daring last-minute rescue. It was very heroic. It was under control. Sure it was. Now be a good damsel and bestow a kiss on your gallant hero. Play nice. You're not playing at all. No, I'm not. Not anymore. And what's that supposed to mean? It means this is the end, Selina. It means we can't. I can't. I will see you again, right? No one will. Gotham needs something more, something worse, to defend her. She needs a new myth. A legend more powerful than I can be right now. A legend that can only rise from the ashes of the Batman. Some things you can't do alone, Bruce. No, no, no. And some things you have to. Call if you need me. I won't. I know. I just wanted to say it. No, czyli nic z tego raczej tutaj już nie będzie. Dobra, jestem już na miejscu. Odwieziemy sobie na szybko tylko tutaj człowieka zagadkę. Odprowadzimy raczej do więzienia. Nie chcę czego jakoś specjalnie przedłużać. Out you go, Enigma. I could have brought me here twice as quickly. Well, riddle me this. Was Green proud and ass kicked all over? How exceedingly droll. I won't be needing a lawyer, you jumped up security guard. I will represent myself. Oj, chyba nie będziesz miał nawet szans tutaj, żeby się wybronić z tego. You forget, you bothersome bat. Every time you overcome my puzzles, I learn that little bit more about you. Soon enough, there will be a riddle that leaves you dead. But your tally of death is Alfred, the city's safe. Excellent work, sir. Gotham's villainous contingent has been brought to task yet again. You should be immensely proud of your achievements. The city is forever in your debt. It's time for nightfall. Everything is in place, sir. The Batwing is on its way to the GCPD rendezvous point. Harvey. No dobra, tak więc jesteśmy na miejscu. Tutaj możemy sobie odblokować to ostateczne zakończenie pełne. Powtarzam, że to jest pełne zakończenie, które odblokuje się dopiero wtedy, kiedy wykonamy wszystko, dosłownie wszystko na 100% razem też z tymi zagadkami. 243 zagadki, które trzeba tutaj rozwikłać. To zagadki plus te zbieranie tych trofeów, tak? To jest zaliczane do jednej czynności. Pokonanie wszystkich przestępców, zapuszkowanie ich oraz odblokowanie wszystkich dróg, pokonanie wszystkich dronów. Czyli pełne 100% trzeba mieć, aby odblokować tutaj takie ostateczne zakończenie, kończące też całą serię z Batmana. Tak więc życzę wam miłego oglądania i też sobie jednocześnie. Jedziemy. It's done. Gotham is safe. Thank you, Bruce, for everything. This is Vicky Vale for GCN reporting live outside Wayne Manor, following the dramatic unmasking of billionaire playboy Bruce Wayne. No to grubo widzę, zakończyli tutaj twórcy gry świetną serię. A friend once told me that criminals are a cowardly and superstitious lot. That the only way to beat them was to give them something to be scared of. I understand now. As his world grew darker, so did ours. When his war ended, our lives could begin again. He set us free to live, to love. There was an inquest, of course. Hundreds of suspects. Who killed Bruce Wayne? I guess we'll never know for sure. So what's next? Criminals are a cowardly and superstitious lot. What happens when they have nothing to be scared of? Who will protect Gotham? Now that the Batman is dead. Hey. Whoa, whoa, whoa! Help me! No one's coming, lady. Take his wallet. Hey, freak! Maybe you missed the news! Batman's dead! That look don't scare us no more! What the hell? Kurczę, no nieźle to wyglądało, naprawdę. Tak wam już mówiłem w tym odcinku poprzednim, gdzie skończyłem sobie taki wątek jakby fabularny, główny. Myślę, że tytuł sobie na pewno warto zakupić, warto sobie go ograć, tym bardziej, że w tych wersjach konsolowych był on naprawdę dosyć dobrze dopracowany. Bardzo fajnie mi się grało i miło spędziłem właśnie z tym tytułem czas. Ale pamiętajcie, że fajnie by było rozpocząć sobie na początek od pierwszej części gry, potem zagrać w drugą część gry, trzecią sobie odpuśćcie, bo jest strasznie słaba w moim odczuciu. Natomiast w tą część polecam wam zagrać dopiero po ograniu dwóch pierwszych. Jest to wersja na Xbox 360, na PS3 oraz na PC, więc na pewno będziecie mieli możliwość sobie pogrania w tytuły, a na pewno też muszę wam powiedzieć, że będziecie z każdego tytułu zadowoleni, jeśli sobie go ogracie. Jeśli wam się oczywiście ta część podobała, tak? Jest tam dosyć sporo zabawy, sporo tutaj różnych misji. Tylko na zabaw powiem, kupcie sobie od razu wersję gry roku, ponieważ ona zawiera na płycie bodajże wszystkie DLC. Nie trzeba tego kupować osobno, bo osobno wyjdzie znacznie drożej, więc kupcie sobie od razu grę roku, zarówno w pierwszym wydaniu, drugim, jak i pewnie za jakiś czas wyjdzie też ta edycja, tutaj ta gra w edycji gry roku. Natomiast dla mnie ten tytuł jest czymś wyśmienitym, bardzo fajne zakończenie tej historii. Czy będę nagrywał DLC z Season Passu? Powiem wam, że nie wiem. Jestem ciekaw, jak wy tutaj uważacie, czy chcielibyście takie materiały zobaczyć na moim kanale. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, piszcie komentarze, a postaram się je przeanalizować, poczytać, zobaczyć, jakie jest zainteresowanie z waszej strony. No i po tym oczywiście wam dam znać gdzieś tam na Facebooku, czy podjąłem taką, a nie inną decyzję w związku właśnie z dalszymi materiałami z Batman Arkham Knight, ale już z DLC, które jakoś nie będą ściśle nawiązywały do wątku fabularnego, tylko są takie, jakby widzieliście, osobne epizody. Tak więc to by było tyle. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja wam dziękuję za tutaj miłą atmosferę pod tymi odcinkami, ponieważ naprawdę widziałem, że seria wam się bardzo podobała. Ja też w sumie planowałem ją wcześniej randomowo, się okazało, że zrobiłem pełną serię i nie żałuję tego. Naprawdę była to jedna z moich takich ulubionych serii na kanale, ponieważ jak widzę, że jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie z waszej strony serią. Mi też jest zdecydowanie przyjemnie nagrywa takie materiały, tak więc cieszę się, że wam się podobało, bo też przy okazji ja przyjemnie odebrałem całą grę, zdecydowanie dzięki tym waszym reakcjom grało mi się w tą grę przyjemniej, tak więc dzięki wielkie, No i jeśli coś jeszcze się pojawi po tych napisach końcowych, to wam oczywiście to pokażę. A to by było tyle na chwilę obecną. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!